Witam was serdecznie, kwarantanna, dzień 5. Dzisiaj jest poniedziałek, 23 marca. I jak codziennie z rana mierzymy temperaturę. Trzydzieści pięć i 98, prawie 36. Czyli wszystko w normie. Tu będzie dobry dzień. Zaczynajmy. Ale jest ładny dzień. Aż by się chciało wyjść. Nie no, co wy, nie będę wychodził. Tak po prostu mówię. Dzisiaj jest piąty dzień kwarantanny, jeszcze tylko 9. I tak sobie pomyślałem w kontekście wczorajszej książki, którą wam czytałem, o samotności i budowaniu relacji, że w sumie to od dawna nie rozmawiałem z niektórymi moimi przyjaciółmi. I tak sobie pomyślałem, że może zrobię taką listę i codziennie będę dzwonił do jednej osoby z tej listy i pytał się, co u niego, jak mu płynie czas w tym momencie. Często mam tak, że w ciągu dnia myślę sobie o kimś bardzo ciepło, staram się co u niego słuchać, ale nic za tym nie idzie. I myślę, że to jest dobry moment, żeby dzisiaj to zmienić. Żeby odzywać się do naszych przyjaciół, rodziny, znajomych i budować te relacje między nami silniejsze i mocniejsze. Super. 23 marca. Muszę zapamiętać ten moment. I to będzie początek dobrego tygodnia. Dobra. Śniadanko. Dziesięć minut skakanki. Dziesięć minut skakaneczki, a teraz 7 minut na całe ciało. Taki standardzik, który robię codziennie. No dobrze, to zacznijmy 7-minutowy trening całego ciała. Jeśli chcecie, ćwiczcie ze mną. Teraz popki. Three, two, one, go.
Teraz brzuszki. Zasadniczo jest 5 sekund przerwy i 30 sekund ćwiczeń. Przysiadaj. Teraz na to. Teraz plank przodem. Napięty uda, napięty pośladek, biodra zrotowane, napięty brzuch. Teraz wysoko kolana do góry. Teraz wykroki. Teraz pompka z uniesieniem ręki do góry. Dwa ostatnie ćwiczenia. Plank bokiem z lewej strony. I ostatnie ćwiczenie. Troszeczkę się zmęczyłem, bo powiem wam w sekrecie, że robiłem to dwa razy, ponieważ za pierwszym razem nie nagrało mi się. I żeby być konsekwentnym i zrealizować swój dzisiejszy plan, żeby pokazać wam, co każdego dnia rano robię, od poniedziałku do niedzieli, chyba że mam jakiś wyjazd, to postanowiłem jeszcze raz to nagrać, więc jestem trochę zmęczony, ale przede mną jeszcze dzisiaj seria brzuszków, pompek, ćwiczeń na bicepsy, ramiona i przysiady, więc dłużej nie będę przeciągał tego. Wam nie pokażę już reszty treningu, chyba że jesteście bardzo ciekawi. Wtedy piszcie w komentarzach, może coś wam pokażę, a tymczasem
na mnie czeka trening, a my się widzimy w późniejszym etapie mojego dnia. Do zobaczenia. Będzie się działo. Teraz do mnie dzwonisz, sześć, co słychać? Znaczy, dzisiaj ja dzwonię, ale... Ja odzwaniasz, tak, odzwaniasz. Co? No, ale mówię, no w sensie, że dzisiaj ja, ale tak naprawdę dzwonisz, a już też myślałam o tobie, więc dlatego tak jest, nie? Takie po prostu bezinteresowne teraz w tych czasach się dzwoni i mówi, cześć, co słychać? Przez cały dzisiejszy dzień montowałem odcinek wczorajszy. Ale wydaje mi się, że wyszedł bardzo fajnie, ale udało mi się jeszcze jedną rzecz zrealizować, przez cały dzień, powiem tak, pamiętam, że przed paroma tygodniami po prostu było mi trudno zasiąść do komputera i zabrać się za montaż, teraz sprawia mi to dużo przyjemności, ale też zabiera mi bardzo dużo czasu i na przykład dzisiaj spędziłem prawie cały dzień, chyba od 12 do 18 montując wczorajszy odcinek. Jak wspomniałem, nie mam zbyt dużej wprawy, więc trochę mi to czasu zajmuje. A nie powiedziałem wam jeszcze, że udało mi się zadzwonić do 3 osób z mojej listy, którą sobie dzisiaj rozpisałem, żeby zadzwonić do bliskich mi osób i z nimi porozmawiać o tym, jak się czują, co teraz robią i jak spędzają wolny czas. Były to bardzo przyjemne rozmowy i namawiam was również do tego, żebyście i wy dzwonili do swoich przyjaciół, rodzin i znajomych i dbali o relacje, które wspólnie budujecie. Czekam na telefon od was do mnie. No dobrze, moi drodzy, jest już godzina 23:20. Ten dzień był dzisiaj dla mnie bardzo pracowity, pomimo tego, że ten vlog nie jest dzisiaj zbyt długi, ale może i dobrze. Mam nadzieję, że dzisiejszy trening, który wam pokazałem, spodoba wam się i będziecie sami każdego dnia ćwiczyć ten zestaw ćwiczeń. No i co? I nasz wieczorny rytuał. Termometr. Wyzerowany. Piosenka. Widzicie? 36:25. Czyli mam takie wrażenie, że wieczorem jestem trochę cieplejszy. To znaczy, że milszy. Ja idę spać. Wam też tego życzę. Kolorowych i przyjemnych snów. Na razie.